Cierpienie sprawiedliwych. Fragment przemówienia wygłoszonego podczas spotkania z młodzieżą rzymską w auli Pawła VI 25 marca 1999 roku. Widzimy i nieledwie dotykamy ręką problemu zła w codziennym życiu. Wielkie teorie dotyczące tego problemu na pierwszy rzut oka nie wydają się przekonujące, zwłaszcza kiedy osobiście doświadczamy choroby czy cierpienia, albo kiedy śmierć zabiera bliską lub drogą nam osobę. Nie zamierzam się jednak uchylić przed wyzwaniem zawartym w tym pytaniu. Na początek jednak ja sam chciałbym Wam zadać prowokacyjne pytanie. Wypytacie mnie, jak należy rozumieć miłość Ojca w obliczu nienawiści, podziałów, różnych form niszczenia człowieka oraz wobec wojny. Z kolei ja chcę Was zapytać, dlaczego pytamy, gdzie jest miłość Boża, zamiast zwrócić raczej uwagę na odpowiedzialność, której źródłem jest grzech ludzi. Dlaczego właściwie mamy obwiniać Boga, skoro winni są ludzie mający swobodę decyzji? Grzech nie jest abstrakcyjną teorią, przeciwnie, jego konsekwencje są namacalne. U podstaw zła, o którego przyczynę mnie pytacie, leży grzech i niezgoda na życie zgodne z przykazaniami i Bożymi pouczeniami. Grzech rani człowieka i skłania go do odrzucenia dobra. Człowiek zamyka się wtedy w swojej zawiści, w zazdrości i egoizmie, nie zdając sobie sprawy, że takie postawy prowadzą do samotności i odbierają życiu prawdziwy sens. Mimo tego wszystkiego możecie być pewni, że miłość Ojca nigdy nie słabnie, ponieważ Bóg sam zechciał dzielić z nami cierpienie i śmierć. To wszystko zaś, co On sam przeżył, zostało też przez Niego zbawione i odkupione.